Jak zagospodarować kuchenny narożnik, by nie był on martwą strefą? Takie pytanie zada sobie każdy, kto z głową opracowuje plan swojej kuchni. Narożnik to trudno dostępne miejsce, często niestety niewykorzystane w optymalny sposób, a przecież wcale nie musi tak być. Jakie konkretnie rozwiązanie do narożnika wybrać? To pytanie często pada w rozmowie z architektami i klientami. Zobaczcie, z jakich produktów my skorzystaliśmy w naszych kuchniach i jak je doradzamy klientom. Zaczniemy od siebie i od naszej kuchni. My wybraliśmy system Lemans. Podczas wyboru systemu najważniejsze jest właśnie przeznaczenie. Lemans składa się z dwóch dużych półek o okrągłym kształcie i dlatego jest idealny do przechowywania garnków i patelni. Na dużej półce mamy możliwość przesuwania naczyń blisko siebie, tak aby zmieściło się ich jak najwięcej. Dużą zaletą systemu Lemans jest to, że każdą z półek wysuwamy na zewnątrz i obsługujemy z góry. Dzięki temu możemy dodatkowo sztaplować naczynia, wkładając jeden garnek w drugi. Nie trzeba się schylać, a półki bardzo lekko się wysuwają. Można to zrobić właściwie jednym palcem, niezależnie od obciążenia, które wynosi nawet do 25 kg. A ile tak naprawdę mieści się w Lemansie, zobaczcie na filmie. W mojej kuchni wybrałem veggie cornera z racji tego, że idealnie nadaje się na przechowanie produktów kanciatych, prostych, kwadratowych, kartoników, tego typu rzeczy. Więc myślę, że idealnie sprawdza się chociażby do tego typu rzeczy jak sprzęty różnego rodzaju, agile, bądź tostery. Czy też myślę, że idealnie sprawdza się z miskami kwadratowymi. Wszystkie półki, zarówno przednie, jak i tylnie, wyjeżdżają na zewnątrz, więc łatwo całą zawartość wysunąć i mieć prosty, łatwy dostęp do wnętrza. W mojej kuchni postawiłem na pojemność, dlatego cała lewa strona jest wysokiej zabudowie. Był pana po brzegi z kulikami i innymi przetworami. Ważny był dla mnie też szybki dostęp i łatwy do produktu, dlatego wybraliśmy dispensę do punktu 30. Bardzo przydatna na co dzień, jeden ruch i już wiem, co muszę kupić. Żona nie musi mi przypominać. Jako że lubimy gotować, potrzebowaliśmy systemu, gdzie opakujemy, zmieści nam się wszystko do gotowania, czyli wszystkie patelnie, garnki. Lemas wysoki z czterema półkami załatwił nam wszystkie sprawy. Część półek wyposażona jest w hamulce. Puszczamy, zapominamy. No tutaj dwie półeczki są bez. Efekt jest widoczny i słyszalny. Dobrą rzeczą w systemie Lemas jest możliwość otwarcia prądu na 65 stopni. Nie mam kolizji z latem czy płytami obok. To jest bardzo ważne w kuchni, żeby też nie robić za dużo błędów, za dużych odstępów. Pełny wysuw półeczki, dobry dostęp, komfort użytkowania. Okej. Dużym plusem systemu Lemans z czterema półkami jest możliwość dużej regulacji wysokości, bo pojemność półki to jest jedna rzecz, a kubatura w górę to druga. Jeśli nam się zmienią naczynia, stwierdzimy, że wolimy zamontować jednak półkę wyżej, możemy to szybko zrobić, przypinając na odpowiednią wysokość. Dostosowując do zmieniających się naczyń. Ze zmianą wysokości poradzi sobie każdy, nie ma z tym najmniejszego problemu.
łatwo dostosować do potrzeby osób niskich. Z drugiej strony przy froncie 45 postawiliśmy na magic cornera ze względu na szybki dostęp. W przygotowaniu bardzo ważny jest właśnie czas reakcji, typu dolać oliwy, schować, zmienić, zmniejszyć gaz. Rzeczy, których używamy rzadziej, drobne LGD mamy na wewnętrznych koszach. Tutaj mamy wyciskarkę, opiekacz, tego używamy raz w tygodniu. Najważniejsze rzeczy, najczęstsze są tutaj na tych zewnętrznych koszykach. Wszystkie potrzebne przybory do gotowania mamy w organizerze. Najważniejsze, najczęściej używane są tutaj w tych pierwszych rzędach. Potrzebowaliśmy dwóch takich organizerów, żeby nam się wszystko pomieściło. Aczkolwiek dopasowanie jest tak, jak lubię, czyli najważniejsze rzeczy w pierwszych rzędach. Nie przeszkadzają, nawet jeśli ktoś gotuje, wyjąć troszeczkę. Do swojej kuchni wybrałem system Revo 90 z dwóch przyczyn. Przede wszystkim przez to, że chciałem zachować swój stary kształt kuchni, czyli narożnik prosty. Wcześniej miałem system 3/4 koła, którym najbardziej denerwowały mnie fronty, które po otworzeniu zmniejszały mi światło szafki, przez co większe produkty po prostu się nie mieściły. W tym momencie, kiedy fronty wchodzą do środka, wraz z otwieraniem się systemu, ten problem jakby zniknął. Do tego część półki jest zawsze na zewnątrz i przez co wyciąganie bądź wkładanie produktów jest bardzo łatwe i niekłopotliwe. Drugą rzeczą na pewno jest to, że mogę regulować górną półkę, w górę i w dół. Dzięki czemu mogę trzymać wysokie rzeczy, tak jak mikser wolnostojący, a blat mam po prostu pusty. Do tego dochodzi system poślizgowych półek, przez co wszystkie produkty nie gruchocą mi na co dzień. No i system cichego zamykania frontu.